W 2018 roku wydałeś pana żarówkę. Mhm. Zrobiło się głośno o tym komiksie, o tobie. Nagrody się pojawiły, dobre recenzje, recenzje środka, negatywne, chociaż nie znalazłem aktualnie w przypadkach internetu negatywnych. Jak z perspektywy czasu oceniasz właśnie ten rok, moment wydania pana żarówki? Bardzo dobrze. To jest najprostsze, co mogę chyba powiedzieć. Oceniam go, no było dla mnie bardzo ważne, bo to jest, tak już wcześniej powiedziałem, ten cały ten proces był tak długi i męczący i pełen zakrętów i zwątpień po drodze, że dało mi to bardzo, bardzo dużo. Ja nie ukrywam, że też miałem szereg w tym czasie problemów związanych z produkcją Diplodoka, bo to się nałożyło jakoś mniej więcej w tym czasie, że w momencie, kiedy my zaczęliśmy całkiem jakby tak ostro z produkcją, to nagle w okolicach 2016-2017 roku po prostu mieliśmy jakąś, no jakiś bardzo taki dołujący okres, dlatego że przyznano nam, nie wiem, dotacja z Instytutu Sztuki Filmowej, po prostu to została nam przyznana, ale nie została nam przedstawiona umowa i dopiero 4 lata później my podpisaliśmy, czyli dopiero na początku 2020 roku podpisaliśmy umowę z Instytutem i mogliśmy dopiero wtedy dostać pieniądze na produkcję i zacząć produkcję, czyli byliśmy w czteroletnim niemalże jakimś takim limbo i bardzo źle to dla głowy nam robiło. Ja nie ukrywam, że ten rok, czy jakby to ten fakt wydania, doprowadzenia do końca tego bardzo długiego projektu w postaci pana żarówki po prostu dodał mi bardzo dużo no, takiej nadziei na to, że nawet jeśli na coś się czeka długo, to po prostu jakby w koniec końców no nie można się poddawać, no już mówię takimi komunałami, no ale no nie można, nie można się, nie można próbować. Popróbować się nie załamywać. Może dokładnie, czyli, bo czasami też chodzi o samą formę wyrazu tego faktu. Czasami się porywamy na coś, co jest dużą metaforą, jest bardzo skomplikowane i chcemy, żeby to było takie nieoczywiste. Czasami zaczynamy powiedzieć to w prostych słowach tego faktu, tak jak powiedziałeś teraz, ten komunał, więc a to działa. Czasami działa. Niektórzy potrzebują tego faktu. Chcą może tak, no właśnie, że są dużo piosenek o tym powstaje, prawda? Nie poddawać. No właśnie i szumią w uszach te piosenki później. My żyjemy w tych piosenkach. Prostych przekazów typu reklamy, które tworzysz de facto, więc to są przekazy, które cały czas tam każdy gdzieś ma z tyłu głowy, jeśli oczywiście też ogląda telewizję jeszcze w tych czasach. To jest coś, co ludzie potrzebują, to i tak też potrzebują. Nie każdy żyje metaforą każdego więc dnia. Więc myślę, tak, więc to myślę, że to jest jedna rzecz, jest taka, że rzeczywiście to jest, to mi jakby pomogło, wydanie tego pomogło mi pod bardzo wieloma względami. Ja też miałem taki długi okres właśnie takiej spełniania się na rynku reklamowym, jako reżyser reklamowy. Ten mój film się jeszcze ciągle nie zaczynał i bardzo, bardzo mi to było potrzebne, żeby zrobić coś, co podpisuję swoim nazwiskiem. To było mi mega potrzebne, a dodatkowo jeszcze ta historia była dla mnie tak droga, tak bliska sercu, że to wszystko no, jakby sprawiło, że ten rok 2018 no, był bardzo, bardzo dla mnie taki przełomowy, w sensie takim im plus, że to się wszystko zaczęło jakoś układać od tego czasu. No i jakby robię dalej film, reklamy oczywiście też mi się zdarza robić i kolejne rzeczy tam jakieś w głowie się. Cały czas coś się kręci. Coś się kręci, tak. No sporo rzeczy teraz na głowie jest rzeczywiście. Pan Żarówka, wydanie anglojęzyczne de facto, które będzie wydane przez Fantagraphics Books, w tłumaczeniu Anthony Lloyd Jones. Czy proces jest już zakończony? Powiedzmy, to już ma swój finish, czy jeszcze... To się dzieje, dlatego że no, ten proces troszkę trwa, dlatego że Antonia obecnie tłumaczy. Ja potem się też zadeklarowałem, że ja zrobię własne dymki i onomatopeje, czyli jakby no tak poczułem, że tak będzie jakoś lepiej, więc zaproponowałem, że ja to jednak zrobię, bo zazwyczaj wydawnictwa te, które kupują licencje, no to oczywiście one to już robią swoimi grafikami, no ale jakoś tak, nie wiem, poczułem, że
byłoby super, żebym to zrobił ja. W związku z czym no to się dzieje, no to jest kwestia najbliższych miesięcy tak naprawdę, więc jakby tak jak mówię, no w momencie, kiedy my, jeszcze to musi przejść przez korekty tam i z powrotem, więc to są jakby rzeczy, które się, mamy tam wszystkie już z grubsza, mamy taki plan pracy mamy opracowany i jest to realne, żeby ten komiks wydać w tym roku oczywiście jeszcze, no natomiast to wszystko, tak jak mówię, Fantagraphics ma kolejkę wydawniczą swoich rzeczy, które planowali zrobić w zeszłym roku, jeszcze im się nie udało, a wskutek tych obostrzeń wszelakich. W związku z czym nadal nie znam tej daty, daty właśnie właściwej, ale jest to, wszystko się toczy w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Czy amerykański czytelnik, to już takie typowe, powiedzmy, uśrednijmy to bardzo mocno, będzie w stanie zrozumieć, no mówiąc to wprost, polskie realia, bo to są realia, które były w naszym bloku wschodnim de facto pod jarzmem totalizmu Związku Radzieckiego. Czy on jest w stanie to sobie wyobrazić, powiedzmy, gdzie on był po drugiej stronie de facto? Czy masz jakąś możliwość już, nie wiem, porównania sobie opinii polskiego czytelnika i kogoś zza oceanu? Nie mam absolutnie pojęcia, jak to będzie odebrane. Mogę sobie jedynie wyobrazić, że tak jak my jesteśmy w stanie czytać bez problemu komiksy o Osamu Tezuki i rozumiemy realia powojennej Japonii, na przykład czytając jego powieści graficzne, to myślę, że będzie to tu i ówdzie dziwne, czy inne jakieś, czy może jakiś obcy świat, ale to może będzie dla takiego czytelnika wartością dodatkową, będzie czytał komiks o podróży w kosmos, bo to trochę będzie jak podróż w kosmos. Jeszcze inna sprawa jest taka, że ten mój komiks też mnie bardzo cieszy. Trafił do bardzo wielu ludzi, którzy nie mieli takich doświadczeń jak ludzie przełomu lat 70. i 80., urodzeni na przełomie lat 70. i 80., czyli tacy ludzie, którzy byli dwiema nogami w dwóch ustrojach politycznych i na wskutek tego cierpią dożywotnią, jak sądzę, patrzę na siebie, jakąś dożywotnią, po prostu dziwną dwubiegunowość, bo to jest właśnie ta dziwna dwubiegunowość, ona jest, tym się przejawia, że z jednej strony jakby czujemy jakiś wieczny lęk i jakby wiemy, że coś może być zaraz źle, a jednocześnie czujemy, że jednak będzie super dobrze, więc jakby to jest ta dwubiegunowość. I myślę, że takie coś jest uniwersalne też po części i jakby takie tematy związane z tym, że są rodzice i jakaś jest sytuacja domowa i ta sytuacja domowa taka, a nie taka czy inna sprawia, że jednak dziecko musi wyjść do świata i spróbować znaleźć swoje miejsce w tym świecie, mając jakiś zestaw cech, które z tego domu wyciągnął, czy na wskutek wydarzeń w tym domu, to jest opowieść uniwersalna i myślę, że to jest coś, co przekonało szefostwo Fantagraphics, żeby ten komiks wydać. To jest w ogóle jakiś kosmos, słuchaj, bo to będzie pierwszy komiks z tego regionu w ogóle wydany w Fantagraphics. To po prostu Gary, szef Fantagraphics, mówi, że on w ogóle mi wysłał jakąś umowę, mówi, nie wiem, zmieńcie tam sobie coś w tej umowie czy coś, bo ja nigdy tego nie robiłem jakby w takiej formie w tę stronę, czyli po prostu jest tak, że zazwyczaj on, no wiele ma takich, czy większość jego komiksów do tej pory to były te, które były pisane oryginalnie i tam wydawane jako pierwszy rynek u niego, a to jest jakaś dziwna sytuacja, w której jest reprint, no więc oczywiście on robi takie coś, bo ma tego typu wydawnictwo również, ale na przykład to dotyczyło chociażby tłumaczenia, mówię, ja nie wiem w ogóle jak to zrobić i tak dalej, z Szymonem rozmawialiśmy i tak, a może by tak spróbować do Antoni się odezwać i No bo Antonia jest po prostu wybitną tłumaczką, jest fantastyczna. No i tak jak w przypadku wysyłki tego materiału do Fantagraphics, mając jakby no zerowe jakieś nadzieje i oczekiwania,
napisałem do Antoni, ona napisała, skąd ma pan tego e-maila w początku, po czym ja wysłałem jej książkę, troszkę się przedstawiłem, opowiedziałem, zaprzyjaźniliśmy się, ona się zgodziła i super, bardzo się cieszę, że Antonia jest na pokładzie. Jeszcze się mam nadzieję, że to wyjdzie. Można nawet kupić to w wydanie anglojęzyczne i zobaczyć, jak zostało dokonane to tłumaczenie de facto na angielski. Oczywiście w tym zakresie, który ja znam angielski de facto, na ile zostało to zmienione, czy zostało zakrzywione, czy też nie, czy też godnie przyniosło, powiedzmy. Więc... Ja jestem z nią w kontakcie i to są rzeczy, które co jakiś czas rzeczywiście no ona się pyta, mówi, no mam tu zagwozdkę teraz z tym i z tym, dlatego że jest tam troszeczkę, mimo że ja starałem się, żeby tego było jak najmniej, ale tu i ówdzie pojawia się jakaś gra językowa, czy jakiś rodzaj no, pewnego kulturowego jakiegoś tam zapaszku, można by to powiedzieć. Więc to są takie rzeczy, które no, rozmawialiśmy o tym sporo i ja jej powiedziałem, co dla mnie znaczy to i to, jakby co to dla mnie znaczy, w dużej mierze też emocjonalnie, bo mówię, powiedziałem jej, poprosiłem ją o to, że zależy mi na tym, żeby przenieść emocjonalną jakąś odczucie pewnej rzeczy, a nie słowo w słowo pewne sprawy, więc ona dla niej, ona mówi, to fantastycznie, to jest dla mnie jak układanka. Ona lubi, mówi, ja lubię takie rzeczy, bo to jest dla mnie układanka, którą ja muszę rozwikłać, to jest łamigłówka. W jaki sposób przenieść teraz coś, co będzie jednocześnie bliskie literom, ale też będzie niosło tę samą wartość emocjonalną. Tam jest kilka rzeczy, na przykład, nie wiem, jest piosenka ludowa, którą śpiewa babcia w Zielonym Gaju. Tam jest ten cały taki, czy w ogóle babcia jest związana z całym środowiskiem i z tym środowiskiem okolicznościami. Śląsk Cieszyński tam się pojawia, więc zapożyczenia z czeskiego, jakby to są te rzeczy, które znowu mnie bliskie, tak jak już powiedziałem, się urodziłem w Cieszynie. Więc u babci rzeczywiście spędzałem prawie każde wakacje. No i więc to też dla mnie było ciekawe bardzo. Dużo radochy jest to de facto przy procesie powstawania zarówno komiksu, bo trochę powiedzmy, radochy pozbycia się pewnego ciężaru, jak i teraz przy okazji tłumaczenia, gdy powiedzmy ktoś próbuje odkryć to de facto, co się kryje za tym. Pomimo tego traumatycznego pierwiastka, który tam duży tkwi powiedzmy w tym panu żarówce, to jednak też idzie radość pewna z obcowania z tym materiałem. Ja uważam, że ten komiks jest bardzo śmieszny. Ja w ogóle nie wiem, uważam, że tam jest parę miejsc, które wydaje mi się, że są tak bardzo śmieszne i gdzieś myślę, że nie wiem, ten rodzaj historii, on ma w sobie coś takiego... Myślę, że w momencie, kiedy my obcujemy z osobą bardzo przewlekle chorą, bardzo długo, czyli jesteśmy w jakiejś sytuacji niezwykle stresującej, która jakby nie kończy się. Nie wiem, weźmy chociażby teraz nawet na obecną sytuację tej pandemii, prawda, że to jest jakieś coś wydaje się, że nie ma końca. To reakcja obronna, która przychodzi wcześniej czy później, to jest śmiech. I to jest coś takiego, co jest bardzo, bardzo ciekawe, że jakby, nie wiem, że bardzo, że to nie jest, nie do, to, co, jakby tragedia jest na samym początku, natomiast jeżeli ona się nie kończy, nie ma jakby wyjścia z niej i ona trwa, jesteś w tym środku, to ty musisz żyć, musisz znaleźć sobie, zbudować sobie swój świat i musisz po prostu się ratować śmiechem. I wydaje mi się, że Czesi opanowali to do perfekcji właśnie. Ja jestem po części i zafascynowany, ale też po części krąży to po części troszeczkę w moim krwiobiegu, ten sposób podchodzenia do świata i do problemu, że no, jak się nie da już nic innego, to trzeba po prostu spróbować się z zaciśniętymi zębami trochę pośmiać. I stąd właśnie pan Żarówka ma ten słodko-gorzki charakter i jest, myślę, w paru miejscach dotkliwie dotyka w bardzo jakiś taki sposób, może bolesny w paru miejscach, a czasami bardzo bawi w szczery sposób, mam nadzieję. Powiem, że tak jest. Krótko. Aktualnie wśród projektów, które prowadzisz, widnieją na twojej stronie, są kolejne dwa komiksy.
jeden kolejny, twój autorski, bardzo mi przykro, oraz tworzony przy współpracy z Tomkiem Leśniakiem Fungae. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Fungę. Fungę, okej, okay, czyli po prostu grzyby, tak? Rząd grzybów. Grzyby, tak, rząd grzyby, tak. Tak, rząd grzyby. Pytanie, kiedy otrzymamy to od razu? I o czym to jest tak de facto, jedno i drugie? Tak, rzeczywiście mam, ja bardzo długo nie byłem się w stanie zebrać, nawet to była moja kolejna bardzo mocna deklaracja, poza tą, że nie będę nigdy ekranizował Pana Żarówki, to druga była taka, że już nigdy więcej nie narysuję żadnego komiksu. I Szymon Holzman tylko tak powiedział, dobra, dobra. I oczywiście miał rację, bo minęło te 2 lata, powiedzmy, i zacząłem rysować następną rzecz. Co więcej, to była sprawa, którą chciałem rysować już wcześniej, ale wydaje mi się, że nie umiałem jej narysować jeszcze wtedy. W sensie takim, że żeby tutaj z góry wszystkich wyjaśnienie dla wszystkich. Nadal nie rysuję dobrze, rysuję tak samo. Mówiąc, że czegoś nie umiałem narysować, chodzi mi po prostu o to, że nie umiałem się za to zabrać, to znaczy nie wiedziałem, od której strony ugryźć ten temat, a temat, bardzo mi przykro, jest tematem kolejnym bardzo ciężkim i takim, który ja sobie muszę przerabiać. Wydaje mi się, że go trochę w sobie zaczynam przerabiać, może dzięki temu, że zacząłem coś rysować i trochę więcej o tym myśleć, bo to będzie temat śmierci tym razem. Tam Pan Żarówka kończy się epilogiem, który ja dorysowałem ponad to, co było planowane wcześniej. Który był zainspirowany był faktycznym zdarzeniem, to znaczy śmiercią mojego taty. I to było tak, że ja ten epilog dorysowałem właściwie bardzo niemalże post factum. I on tak domknął jakby Pana Żarówkę, czy wyzwolił go po raz kolejny, wyzwolił tego bohatera tak naprawdę. I jakoś czułem, że w ramach tej opowieści jakby gdzieś życie dopisało, dopowiedziało mi, podszepnęło mi jakiś jeszcze jeden po prostu sposób na to, żeby domknąć pewne rzeczy, które były kiedyś. Ale tamten epilog to nie było... On był w Panu Żarówce, natomiast jakby sam fakt tego, czym jest życie i po co w ogóle jest, po co w ogóle jest, po co w ogóle jest życie, skoro umieramy, to jest jakby coś, co nie ukrywam, że jest jakimś tematem, który nie wiem, jakoś mnie dociska mnie być może od tamtego czasu dosyć mocno i bardzo mi przykro jest opowieścią o odchodzeniu mojego taty. I to jest taki już dziwna też bardzo forma, dlatego że to jest komiks, który rysuje, który w pewnym sensie nie ma scenariusza. On ma tylko rozsypane puzzle pojedynczych jakichś skrawków wydarzeń, które orbitują wokół tematu czy wokół tego zdarzenia. Natomiast nie zawsze są strzępkami wydarzeń z przeszłości, przyszłości, są snami, są faktycznymi fragmentami dialogów, są przetworzonymi surrealistycznie kawałkami pewnych sytuacji, są refrenami pewnymi, które się tam powtarzają. Bardzo mi ciężko o tym mówić, ponieważ jestem teraz na 40 tam którejś stronie tego komiksu i absolutnie nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi i kiedy, więc nie jestem w stanie na temat tego dużo powiedzieć. Jest to dla mnie coś, co jakiś czas rysuję, nagle odkrywam, czy nie wiem, wymyślam jakąś kompozycję planszy, która mówi znacznie więcej niż rozdział, który napisałem jakiś czas temu. W związku z czym, nie wiem, często zmieniam wszystko albo rozsuwam te już narysowane strony. Mam jakąś tam drabinkę scenariuszową, do której wracam, ale znowu tutaj porównam ten sposób pracy do pracy przy filmie. Jest to coś kompletnie innego. O ile przy filmie jest drabinka scenariuszowa i są drafty scenariusza i jest po prostu sztab ludzi, którzy ten scenariusz potem z którymi konsultujemy, oni mówią zróbcie tak, a ta postać niech to, a ta postać to, a motywacja silniej tej, a potem to jest film. I wtedy po prostu jest sztab ludzi, którzy dbają o to, żeby ten film był jak najbardziej czytelny. To właśnie w tym przypadku zależy mi na tym, że
Właśnie nie zależy mi na czytelności, więc jest to o tyle dziwna rzecz. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek będzie chciał wydać ten komiks i w ogóle się na to nie nastawiam. Może się Szymon z chłopakami z kultury, może się nabiorą na to, nie jestem pewien, ciężko mi wyrokować. Myślę, że jest to inna, będzie to inna rzecz niż Pan Żarówka, zdecydowanie. To nie będzie tak ułożona baśń z początkiem, środkiem i końcem, jak w przypadku Pana Żarówki, aczkolwiek ten strumień świadomości, który ja teraz wylewam na papier, ma zręby konstrukcji, natomiast nie jest to taki scenariusz akt pierwszy, akt drugi, akt trzeci, taki pisany według podręczników do scenariuszy filmowych. Potrzeba 12 lat na powstanie całości i przeobrażenia się tego pomysłu pierwotnego. Może, wiesz, może tak być. Może tak się zdarzyć, że co było też w przypadku pan. Ja miałem też bardzo powolny start przy Panu Żarówce, już tym na czysto rysowanym. No bo ten na brudno rysowałem sobie nieregularnie, zamknąłem to na 600 stronach brudnopisu i w 2009 roku tam to zamknąłem. To było kilka lat takiego rysowania swobodnego. A potem od 2009 rysowałem ten komiks już na czysto, no i skończyłem go w 2017, czyli 8 lat takiego rysowania na czysto z wielkimi przerwami, ale te pierwsze 100 stron zajęło mi, nie wiem, pierwsze bodajże 3 czy 4 lata nawet tego czasu. I te pierwsze strony były tak trudne dla mnie do narysowania, bo ja go nie, jak gdyby nie rozumiałem jeszcze. Znowu będę takimi, może rzucę takie hasełko, które się często pojawia, że nie bohaterowie zaczynają, do ciebie mówić w pewnym momencie. I wydaje mi się, że jest coś takiego. I ja to samo też odczułem to samo też mam teraz przy Diplodoku, kiedy już ta produkcja jest i kiedy nawet jeszcze teraz robię mikro kosmetyczne zmiany w storyboardzie, w scenariuszu, to ja po prostu totalnie rozumiem te postaci i gadam ich głosami. I to jest coś, czego w Panu Żarówce nie miałem przez pierwsze 100 stron być może i przez pierwsze lata i dopiero kiedy ja wracałem do tego, gdzieś to wszystko w jakimś takim w głowie to krążyło, to dopiero wtedy ja jakby te postacie zaczęły same mi narzucać pewne rytmy. Pewną dynamikę opowiadania. I to jest ciekawe bardzo, bo to też może nawiążę, dużo będę teraz gadał, ale potem do Fungę pamiętam, może powiedzieć. Tak, tak. że Pixar na przykład pracuje w ten sposób, że oni bardzo długo rozwijają fabuły, ale nie w postaci scenariusza, tylko w postaci nawet takich żartów rysunkowych, że są zręby scenariuszowe. O dziwo, w ten sposób podobnie bardzo pracowaliśmy teraz przy Diplodoku, ale do tego też kiedyś tam nawiążemy. Najpierw jakby historie, czy jakby mikroscenki, a z nich dopiero jakaś większa fabuła i dopiero wtedy jakby coś większego, bo te postaci same z czasem zaczynają zmieniać swoją osobowość, przekształtowywać się, morfować się jak gdyby i charakterologicznie i stawać się tymi docelowymi postaciami. Tak było przy Żarówce, tak jest przy Bardzo mi przykro, więc bardzo mi przykro, ale to jeszcze chyba trochę potrwa. Okay. Natomiast... To, jeśli faktycznie to przekształci się, powiedzmy, w coś bliskie Panu Żarówce, może nawet zmarzę ten napis, który się pojawił obok tytułu Opus Magnum, twój Opus Magnum, może stworzysz nowe Opus Magnum, to de facto, które przebije Pana Żarówkę, no to ja czekam. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to przez Opus Magnum ja też myślę o czymś, co było dla mnie takie emocjonalnie najważniejsze. Wydaje mi się, że ja teraz... No nie wiem, zabrzmi to strasznie jakoś tak też patetycznie, no ale Pan Żarówka odmienił mnie w dużej mierze. Jakby ja troszeczkę... Inne rzeczy są dla mnie teraz jakby ważniejsze. Ja trochę na inne rzeczy chcę położyć nacisk tak naprawdę. I to jest mi z tym dobrze. Także to jest jakby, wydaje mi się, że to jest pod tym względem Opus Magnum, to najważniejsze, największe dzieło, bo ono po prostu... Jednak, nie, tak? Pan Żarówka jest twoim Opus Magnum. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na razie tak, bo nic innego nie zrobiłem oprócz tego, więc zobaczymy. Natomiast Fungę jest pomysłem, który się zrodził się zupełnie
Właśnie nie wiem, jak to mi przyszło do głowy. Miałem jakiś taki błysk, żeby coś zrobić i taki jakby zupełnie nieplanowany. Nie jakiś taki, że długo chodziłem z tym pomysłem, tylko właśnie niemalże w ogóle z nim nie chodziłem. Miałem jakąś potrzebę po prostu wywalenia z siebie jakichś obrazów i wiedziałem, że to będzie, że to jest komiks w bardzo, bardzo dużym stopniu oparty na obrazach. To jest bardzo, bardzo wizualny komiks. I biorąc pod uwagę to, że ja nie potrafię rysować, ale też widząc to, co się, jaką my mamy po prostu absolutnie ultrasymbiozę w momencie, kiedy my pracujemy przy Diplodoku z Tomkiem Leśniakiem właśnie. No, znamy się z Tomkiem od czasu Wieża, więc już długo i od tego czasu zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy razem i przyjaźnimy się, ale właśnie... No i Tomek jest głównym designerem przy Podróży Smokiem Diplodokiem, przy filmie. No i właśnie Funge jest takim bardzo dziwnie wykrzywionym Diplodokiem dla dorosłych, jak to powiedzieć. Ale jest po prostu czymś tak po prostu... Oczywiście jest metaforyczną opowieścią, oczywiście. Scenariusz do tego i co jest istotne i bardzo ciekawe, wracając do tego, jak bardzo wizualne to jest. Ja napisałem scenariusz do tego, napisałem w postaci jakby takiej napisanej jako scenariusz w programie do programów, mogę się usłowić, w programie do pisania scenariuszy filmowych go napisałem i zajął mi 32 strony ten scenariusz, co oznaczałoby jakby krótko-średni metraż, nie? Jeżeli by takie coś zekranizować teraz w filmie. Natomiast moim zawsze założeniem było to, i tak z Tomkiem o tym rozmawialiśmy, i on też bardzo tak naciskał na to, to, żeby opowiadać to w bardzo wizualny i bardzo taki rozbuchany wizualnie sposób. W związku z czym tam dialogów nie jest dużo. To będzie coś bardziej takiego, że będą, oczywiście są sceny dialogowe i są pewne konkretne wydarzenia, które tam się dzieją, ale jest tak, że nie wiem, pewna jakaś scena jest rozpisana na wiele dziesiąt stron i w tym momencie Tomek jest w połowie tego, czy przekroczył połowę i jest chyba na 240 którejś tam stronie już, jeśli chodzi o nasz szkicu i mówi, że docelowo wszystko na to wskazuje, że sięgniemy 500 stron tutaj w Fungę, czyli znowu to będzie duża, duża księga. No tam rozważamy, że pewnie wydanie nieco takie większe, no to naprawdę to wygląda to super. To Tomek na razie szkicuje, ale jest kilka stron, które zrobił w takiej finalnej kresce. No jest to fantastyczne po prostu, jestem tym absolutnie zachwycony. Zachęcasz bardzo mocno teraz, chciałbym zobaczyć, to już nie masz tam jakichś materiałów ukrytych. Coś ci mogę przesłać potem. Okej, dość wdzięczny. Więc działa to w ten sposób, że Tomek rysuje po prostu no, rozdział po rozdziale z tego mojego scenariusza w postaci szkicu, wysyła go do mnie ten szkic i ja po tym szkicu rysuję. Czyli ja jakby robię mu coś w rodzaju takich nawet reżyserskich uwag jakby do tego komiksu. Czyli że może... Teraz ty oceniasz tak de facto. Tak, że rozbić może tak, może coś, no proponuję, jakby rozmawiamy o tym, nie? Potem gdzieś tam mówię, tu mi troszkę brakuje zbliżenia, albo to inna mina, że powinien być bardziej może taki, może coś, a może zróbmy tak. Tomek mówi, a może tu ta scena mi się trochę nie podoba, bo jest jakaś tam, to ja w tym, dobra, to myślę. I jakby w ten sposób to działa i jest to fantastyczna współpraca, mi się to bardzo podoba. Bo daje mi też możliwość pracy równolegle nad swoim komiksem i też pisania kolejnego, no bo już mam pomysł na kolejny komiks, który też będę najprawdopodobniej jakoś sobie... to o tym później. Po raz kolejny przydasz moje pytania do de facto, więc jak zacząłeś mówić, to proszę skończ właśnie, co tam kryje się w szufladzie? No z rzeczy, które mam teraz na tapecie, to są właśnie, to jest bardzo mi przykro oczywiście do skończenia Fungę. Myślę, że Tomek będzie Fungę w tym roku rysował, pewnie szkic zrobi w tym roku i na czysto podejrzewam, że może i w przyszłym roku. Ciężko powiedzieć, bo nie wiem jak on, wszystko w jego rękach tak naprawdę. Więc to jest to. Bardzo mi przykro. Jest obecnie, tak jak ci powiedziałem, to nie są rozdziały, tylko to są strzępki, więc nazwijmy to, że
Obecnie się składa z 56 strzępków, z których narysowałem 5 na tych 40 stronach. No więc tak to znowu pewnie będzie jakiś duży ten komiks. Ale w planach mam jeszcze większy. Może bo zdradzić, co mam. to jest? Tak, to jest tytuł Rypta. A może jeszcze zanim powiem o tym dużym, to powiem jeszcze o czym jest Fungę, bo to może nie powiedziałem. No właśnie, ja już no więc czekam to jest... na tę kolejną rzecz. Sorry, więc Fungę jest opowieścią o rodzinie, ojciec, matka i syn, którzy się przeprawiają przez dżunglę. I pełno lata takich białych zarodników grzybów dookoła. No i oni przeprawiają się przez bardzo, bardzo dziką, taką absolutnie popieprzoną dżunglę z jakimiś gigantycznymi muchami, karaluchami i tak dalej. I generalnie jakby idą w jakimś celu, nie bardzo wiedzą w jakim. I spotykają różne rzeczy i mają tam różne perypetie i po prostu jest to historia o chodzeniu. Opowieść drogi. Na razie tyle mogę powiedzieć. Okej. Okay. Tak, powiedzmy, że będzie opowieść drogi, to już wystarczy, bo tak. Jest to dosyć szokie. Opowieść drogi, tak, jest to historia o chodzeniu i o grzybach, a jednocześnie o kolejna jakaś moja męcząca mnie, jak już wspomniałem wiele razy, zagadnienie dotyczące sztafety międzypokoleniowej, która jakby jest, to jest też o tym przede wszystkim. Będzie pierwiastek ciebie też, powiedzmy, w tym w całej dżungli, w tych wszystkich grzybach, w tej rodzinie, to jest... Myślę, że absolutnie, że to jest właśnie, no nie wiem, to jest jakaś taka, tak, to jest taka o tym, no właśnie o jakimś takim bardzo dziwnym, o ile ja, wiesz, się wyleczyłem z mojego tego styku takiego dziecko dorosły, to jestem sam teraz pełen obaw w stosunku do, czy obaw i jakichś w ogóle, no takich, wiesz, no... Obaw wynikających z tego, że nie wiem, co będzie, ja chciałbym, żeby było jak najlepiej w stosunku do moich dzieci, nie? I to jest właśnie to, wydaje mi się, że jakaś ta przedziwna taka, jak to nazwałem, sztafeta międzypokoleniowa, że ona trwa i ona jeszcze będzie trwała i być może po części rysuję to może dla moich dzieci teraz, czy ten komiks, nie wiem, Tomek też tam odnajduje sporo siebie w tym i No nie wiem, no jesteśmy tym mega, mega podjarani. To jest po prostu coś tak fajnego, że chce nam się o tym gadać i tak dalej. Także mamy czasami, no zobaczysz, myślę, że jak ci prześlę parę tam plansz, zresztą na Instagramie Tomka, on co jakiś czas tam wrzuca te swoje szkice, więc to są tylko szkice na razie. Wygląda to już naprawdę spektakularnie, to co on tam pokazuje. Muszę to obejrzeć. Także coś innego, myślę. No, no i teraz ta duża rzecz. Ten tytuł właśnie, który tam się czai, powiedzmy, w twojej szufladzie, tam już powiedzmy wystawia. Tak, tytuł to jest Ryptak i to jest takie zwierzątko, które będzie pół rybą i pół ptakiem. Planuję 4 tomy, dość duże. Pierwszy tom 4? Las. 4 tomy, tak. Las, Woda, Miasto, Powrót. To są tytuły tych 4 kolejnych tomów. No i to jest historia takiej małej społeczności zwierząt leśnych. Żyją sobie zwierzątka w lesie i jest tam taki też ptak, chodzi do szkoły i tak dalej, i tam różne rzeczy, mieszka z matką. No i pewnego razu odpada mu dziób i wyrastają mu łuski i okazuje się, że jest pół rybą, pół ptakiem i wychodzi jakaś tam tajemnica rodzinna i tak dalej i tam zaczyna być no, jakieś takie wielkie, wielkie duże zamieszanie na dobre 1000 stron planowanych, może 1200. Myślę, że epopeja tam, ja mam, na razie jeszcze jestem przed napisaniem pierwszej drabinki scenariuszowej, to znaczy mam całe dziesiątki stron notatek na ten temat, więc muszę to teraz jakoś w tym roku zorganizować w postaci drabinki, natomiast wiem już teraz, mam historię od początku do końca całą, i no strasznie mnie to jara, po prostu naprawdę będzie strasznie fajne. Nie wiem, kojarzysz taki serial Over the Garden Wall może? Tam był taki parę lat temu na Cartoon Network taka miniseria o takim
Ja jestem bardzo nietelewizyjny tak de facto, więc nie za bardzo. No nie wiem, no jest taki po prostu bardzo taki awangardowy, nie dla dzieci, na taki bardzo dziwny, no nie wiem, więc ja bardzo bym chciał, żeby Ryptak był czymś w tym rodzaju, taką bardzo dziwną, wykręconą baśnią, miejscami bardzo, bardzo niepokojącą, taką, że po prostu tak, że o oh fuck, po prostu, że gdzieś tam zadzieje się coś takiego, żeby u czytelnika jakiś dyskomforcik wywołać od czasu do czasu. A jednocześnie myśląc już o strukturze takiej w ogóle scenariuszowej, to mam takie bardzo też ambitne plany, żeby był jeden z tych tomów, był w postaci opowieści szkatułkowej zbudowany, to znaczy, że będzie jakby przerwie się opowieść, bo jakaś jedna z postaci opowie historię, w tej historii ktoś opowie kolejną historię, w tej historii ktoś opowie, zaśpiewa piosenkę, a potem będziemy się wygrzebywać na górę z tych jakby z tych szkatułek. Więc no, tak wstępnie już rozmawiałem, Tomek Leśniak wyraził chęć, żeby narysować tę główną część, tą główną, natomiast te poniższe takie wspomnieniowo-szkatułkowe rzeczy chciałbym zaprosić innych rysowników, w tym tak słabych jak ja, na przykład na rysowanie niektórych części. Myślę, że musisz narysować jakąś powieść, która opowiada o tym, jak jesteś, przepraszam, jak słaby w rysowaniu jesteś i prawie sobie z tym, bo nie jesteś. Być może kolejny projekt to będzie. Słaby rysownik, aktywa. Zmierzamy do końca powoli, to de facto ostatnie pytanie, to już będziemy powoli kończyć, bo materiał nam się robi już strasznie długi z tego, co widzę. O, to potnij go. Nie wiem z czego, powiem ci, bo wszystko jest tak dobre, słucham sobie właśnie nawet, nie wiem czy zrobię montaż, po prostu dodam tylko kilka plansz na intro i na outro i to wszystko chyba będzie. Nie wiem, potnij to, mówię ci, bo to nie. Jestem strasznym nudziarzem. To jest dobry kontekst, który muszą inni ludzie poznać, więc mnie osobiście to rozmawia się z tobą dobrze. Ostatnie pytanie. Dotyczy Smoka Lipodoka i Tadeusza Baranowskiego. Skąd pomysł akurat na tego scenarzystę, powiedzmy, komiksowego, tego twórcę komiksowego, tak naprawdę komiksesą jego, i akurat Smok Diplodok, bo to jest jeden z klasyków, jak się okazało, przy okazji jednego z zestawień ostatnich Kultury Gniewu, prym na zestawieniach, powiedzmy, pod względem sprzedaży, nie tylko Kultura Gniewu, ale też inny wydawca. Tak. To komiksy, które kupują dzisiejsi 40-latkowie, około 40-latkowie. Tak. Czy to nie jest przypadkiem też, może zaraz odpowiem na to pytanie przypadkiem, czy to przypadkiem nie jest spełnienie twoich marzeń z dzieciństwa? Oczywiście, że tak. Ja zacząłem rysować, ja zacząłem, to jest kolejne, a to jest, nie wiem, jakoś bardzo, tak jak ci mówię, no w momencie, kiedy mam wrażenie, że ostatnio te rzeczy, którymi się zajmuję, są naprawdę tymi, na które czekam całe życie. Jest, bardzo mi się to wszystko dobrze jakoś składa do kupy. Ja zacząłem rysować w taki sposób, że brałem papier śniadaniowy i nakładałem go sobie na komiksy Tadka Baranowskiego i przerysowywałem postaci. I po prostu to były moje pierwsze próby rysunkowe. I to poczucie humoru, to czeskie poczucie humoru notabene, właśnie typu wspomniany Macourek, Worliczek i Arabella i tak dalej, to wszystko jest też u Tadka. Przecież to jest Monty Python, surrealizm, Czesi, Patadek. To wszystko jest w jednym, to są wszystko bliźniacze jakby sprawy. Więc ja zacząłem rysować właśnie od Tadka. Dużo rysowałem komiksów jako dzieciak, w zeszytach i tak dalej, na marginesach zeszytów. Potem komiksem dostałem się do szkoły filmowej w Łodzi na Wydział Animacji. Wystawiałem moje komiksy jako te prace moje na egzaminie wstępnym. I na pierwszym roku będąc w szkoły filmowej, pojechałem na konwent komiksu w Łodzi, no pojechałem w sumie, czy przeszedłem na konwent, bo to w Łodzi, na konwent komiksu i to był chyba
To było dawno, to był drugi chyba, czy trzeci konwent, to było takie jeszcze tam na O, Traugutta, 20 par lat vis-a-vis, temu. takim, tak, to było, po prostu tam prawie nic się nie działo. I byłem na, to był mój pierwszy albo drugi rok szkoły filmowej, ja stałem w kolejce do autografów do Tadka Baranowskiego i byłem ostatni w kolejce, strasznie mi się ręce pociły, taki zdenerwowany, jakiś zestresowany i podszedłem do niego i powiedziałem, że ja tam jestem studentem animacji i że jestem zafascynowany. I Tadek zażartował wtedy, no może kiedyś zrobisz film. Kilka lat później, kiedy ja szkołę filmową skończyłem, zrobiłem parę filmów, którymi zdobyłem sporo nagród, pojeździłem trochę po świecie. Potem pracowałem jako animator przy Jarobot, przy Aeon Flux. W Indiach prowadziłem animatorów nawet. Miałem wystawę w Japonii, więc troszkę mi się, dużo się działo w tych latach. I miałem fanklub w Japonii nawet po moich dwóch filmach krótkometrażowych. I wróciłem do tatka. Przyjechałem, to on mieszkał wtedy na Poleczki w Warszawie, zanim się przeprowadził na wieś, przed tym, zanim się ze wsi znowu przeprowadził pod Warszawę obecnie. I spotkałem się z nim wtedy, jak wróciłem właśnie ze Stanów i pokazałem mu moje filmy i powiedziałem mu, że chcę bardzo zrobić ekranizację jego filmów. I on się bardziej się tam zapalił i tak dalej, ale to wszystko po prostu nie dało się tego jakoś uruchomić. Ja byłem po prostu, ja byłem zaraz po studiach, ja byłem koleś z ulicy po prostu. W związku z czym ten pomysł nie umarł i ja potem pracowałem przy Świtezi, pracowałem przy Jerzu Jerzym, tam z chłopakami zrobiliśmy Jerza Jerzego i po Jerzu Jerzym zostałem zatrudniony przez studio animacji Human Arc w Warszawie. W tym studiu jestem od 10 lat, mam 10. rocznicę pracy w tymże studiu. Gratuluję. Pozdrawiam wszystkich ze studia i tam właśnie przychodząc do tego studia powiedziałem, słuchajcie, ja mam takie marzenie z dzieciństwa, które wiele razy po prostu już mi jakoś umykało. Zróbmy ekranizację komiksu Tadka Baranowskiego. I to był rok 2012, kiedy ten pomysł po prostu został gdzieś tam na forum zgłoszony. My wtedy zaczęliśmy pracę. Najpierw koncepcyjną myśleliśmy, jak to w ogóle ugryźć. Każdy się okazał, czytał te komiksy zupełnie inaczej. Każdy widział co innego. Oczywiście wiesz, że te komiksy mają specyficzną bardzo strukturę. One są po prostu zbiorem gagów, więc jako takiej no, osi tam fabularnej no, po prostu nie ma, więc jakby my wiedzieliśmy od samego początku, że my musimy napisać tę oś fabularną, musimy wybrać, kto ma być bohaterem. O to się kłóciliśmy z Kubą Tarkowskim i Tomkiem Leśniakiem i Rafałem Skarżyckim przez 1,5 roku, kto ma być głównym bohaterem. W końcu doszliśmy do wniosku, że ma to być Diplodok i wszystkie nasze pomysły, czyli z jakiej perspektywy opowiadać historię. I pierwszy draft scenariusza w takiej czasami sięgającej 9 osób ekipie scenariuszowej spisał Rafał jakoś na przełomie 2013-2014 roku. W 2014 roku. I to miał być jeszcze film taki dosyć skromny, wiesz, wycinanka, taka technika jak Jerzy Jerzy. I my pojechaliśmy na takie, dostaliśmy zaproszenie na taką konferencję, nazywa się Cartoon Movie i tam można pitchować czy opowiadać o swoich projektach filmowych i my, słuchaj, we Francji powiedzieliśmy o tym, 10 minut mieliśmy taką prezentację tego, co mamy. Mieliśmy nabitą salę i po prostu owacje na stojąco po tym. I podbiegło do nas mnóstwo ludzi i jakichś agentów sprzedaży i w ogóle coś tam. Jakiś koleś w ogóle przyjechał z Belgii, chciał kupić prawa do filmu na Belgię, kiedy my jeszcze nie mieliśmy scenariusza w ogóle, jakby wiesz, zamkniętego. No i nagle okazało się, że po prostu ten film jest większy niż nam się. On może być większy, że on ma potencjał takiego uniwersalnego filmu. Więc wtedy zaczęliśmy film pisać w języku angielskim. Zaprosiliśmy do pisania tego scenariusza też paru ludzi z zagranicy. To był Phil Parker, który z Aardmanem współpracuje. To był
Mark Palmer, który pracuje z DreamWorks i Pingwiny z Madagaskaru i jakby te klimaty. I tam jeszcze, ja z kolei pisałem kolejne drafty tego scenariusza, on się zmieniał i złożyliśmy ten jakby chyba tam piąty czy tam któryś draft scenariusza do instytutu, żeby poprosić o dofinansowanie. W 2016 roku dostaliśmy najwyższe dofinansowanie na film animowany od dawna. Tylko, że tak jak już ci tłumaczyłem, te pieniądze nie zostały nam dane od razu, tylko dopiero 4 lata później. Więc my przez te 4 lata jakby no nadal staraliśmy się po prostu, no, trzymając zespół i działając, no ja zrobiłem wtedy, wyreżyserowałem sporo reklam i tak dalej, no tak, żeby gdzieś tam nabijać sobie rękę, ale też szereg narzędzi, które my sobie robiliśmy w międzyczasie w studiu, już służyły pod to, żeby przygotowywać się pod start filmu. I rysowaliśmy storyboard i co więcej, zaprzyjaźniliśmy się z niejakim Chrisem Pernem, reżyserem The Willoughbys, Klopsiki dwójka i tak dalej. To jest taki super, ekstra, fantastyczny, genialny koleś, storyboardzista i reżyser z Kanady. I Chris pomógł nam w tym, żeby poprawić storyboard w paru miejscach. I obecnie mamy piątą korektę storyboardu i tak zwanego animatiku. Film już ruszył, mamy już animacja się dzieje, powstają postaci i tak dalej, więc to się wszystko dzieje. No niestety jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej, ponieważ my robimy ten film w koprodukcji z czeskim studiem. Znowu Czechy wracają, nie? Ja byłem 2 lata temu w Pradze i tam wykułem na pamięć 15-minutową przemowę po czesku, jak bardzo czeskim filmem jest Diplodok, bo jest tam sporo czeskiego poczucia humoru właśnie, takiego, z którego komiksy Tadzia słyną. No i dostaliśmy dofinansowanie i w związku z tym mamy koproducenta, czyli robimy, to będzie film polsko-czeski. Natomiast ze względu na obostrzenia nie jesteśmy w stanie rozwinąć zespołu teraz jeszcze tak, żeby był tak duży, jak powinien być. Czesi jeszcze też nie są w stanie za bardzo zacząć pracy przy tym i to wszystko się po prostu przez pandemię nam się, no, kłody pod nogi, mówiąc bardzo wprost. Także nie jest łatwo, ale nie poddajemy się, robimy to. Także robimy to tylko po prostu na razie bardzo małym zespołem, czyli można powiedzieć, że robimy ten film w takim tempie, jak odbywają się w Polsce szczepienia na COVID. Żartuję. Oczywiście my będziemy znacznie bardziej skuteczni niż nasz rząd, więc docelowo my ten film zrobimy. Natomiast nie ukrywam, że z nadzieją wszyscy czekamy na okolice wiosny, lata, licząc na to, że po prostu będzie troszkę lżej, że będziemy mogli pojechać do siebie nawzajem, no bo ja kilka razy byłem w Pradze, no ale to wszystko musiało zostać też urwane. W związku z czym, no, te plany, żeby film był na 2022 rok, nie jestem pewien po prostu. Nie jestem w stanie teraz podać daty. Jeszcze jest inna sprawa, że wielu agentów sprzedaży, dystrybutorów po prostu się zawinęło, wiesz, jest bardzo źle. Nie ma kin, wiesz, po prostu nie wiadomo, co z tym robić, więc jakby my też rozważamy, oczywiście gadamy z różnymi platformami streamingowymi i tak dalej, to się wszystko dzieje, ale wcale nie jest łatwe teraz. Powiedziałbym nawet, że jest to mega trudne, robienie filmów teraz. I podejrzewam, że bardzo wiele produkcji filmowych po prostu nie dojdzie do skutku, bo jak? Więc żyjemy w ciekawych czasach, jak brzmi chińskie przekleństwo. No cieszymy się, że ten film powstaje. Jest naprawdę ekstra. Znaczy, te rzeczy, które już powstały, są świetne. Ja wrzucam na stronę na Facebooku Diplodok Film. Wrzucam tam jakieś rzeczy, są koncepty, jakieś kawałki animacji, to co mogę wrzucać. Oczywiście jest tego więcej, ale to, co mogę, czym mogę się chwalić, to od czasu do czasu coś tam podrzucam, znowu coś tam niedługo wrzucę. A z kolei na mój profil na Facebooku wrzucam rzeczy związane z Funges, bardzo mi przykro, z Ryptakiem i z innymi tam rzeczami wszelkimi. Zatem to było ostatnie pytanie. Może zakończę tę rozmowę
po to, że wyrysuję naszą kolejność naszej rozmowy. Chciałbym tu użyć słów pana Tadeusza Baranowskiego, który w jednym z komiksów napisał. Chciałbym, żebyś jeszcze raz powiedział właśnie, że jesteś kiepskim rysownikiem. Można powiedzieć jeszcze raz to zdanie? Oczywiście, jestem kiepskim rysownikiem. Ależ wodzu, co wódz. Tym miłym akcentem kończasz rozmowę. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymaj się. Dzięki.